Znaczy taki kac moralny na pewno jeszcze gdzieś tam z tyłu w głowie jest, ale wiemy o tym, że nie byliśmy faworytkami tego meczu i może trochę za mocno to przyjąłyśmy do siebie. Wiadomo, że styl, w jakim przegrałyśmy, no, też pozostawił wiele do życzenia i chyba przez to to tak bardzo boli w środku. Ale mamy świadomość tego, że przed nami jeszcze dwa bardzo ważne mecze, droga do głównej rundy nie jest jeszcze zamknięta, także cała głowa w tym, żeby jak najszybciej się z tego pozbierać, bo to może być kluczowe i jutro, i w czwartek. Jak dać po mojej twarzy, była to ciężka noc, dużo przemyśleń, dużo refleksji, ponieważ jak się chodzi nawet na te 3 minuty, to te wszystkie błędy strasznie bolą, te podania, które niecelny rzut, który ważył na tym, na tych dwóch bramkach, trzech bramkach, które akurat ja weszłam. Tak jak mówię, wchodzący czy na siedzący na ławce, to zawsze jest ta sama refleksja. Hiszpanki wybitnie wam nie leżą. Niedawno porażka w meczu towarzyskim, rok temu na Mistrzostwach Świata i teraz kolejna w Mistrzostwach Europy. Znaczy już analizowałyśmy ten mecz. No, nie leżą nam, czy ja wiem, czy tak można powiedzieć, że nam nie leżą. Myśmy troszkę nie spełnił tego, co miałyśmy spełnić i nasze cele nie zostały zrealizowane. I tu jest ten właśnie nasza kulejąca noga, ale czy nam nie leżą, to na pewno nie powiedziałabym w ten sposób.